Na początku materiału, prowadzący wiadomości, podał informację o szerokim zainteresowaniu światowych portali informacyjnych lekturą szefa partii rządzącej. Wspomniano również o uwielbieniu Jarosława Kaczyńskiego dla kotów i przypomniano materiał, na którym pupil prezesa PiS wpatruje się z okna jego domu na osoby protestujące przeciwko reformie sądownictwa. Na końcu zamieszczono wyniki sondy z Twittera, który z mieszkańców Warszawy zasługuje według ciebie na większy szacunek. Wyniki ankiety wskazują, że kot prezesa cieszy się większym szacunkiem niż Paweł Rabiej, Rafał Trzaskowski i Hanna Gronkiewicz-Waltz. Sonda została zamieszczona na Twitterce użytkownika Brat Wodza i jej wyniki na antenie wiadomości zostały potraktowane jako badanie przedstawiające zdanie opinii publicznej. TVP uznała więc internetową sondę za sondaż przygotowywany z zachowaniem prawidłowej metodologii. Problem polega na tym, że zwykła internetowa sonda nie jest niereprezentatywna. Mimo to, reporterka wiadomości mówiła o sondażu, który w definicji ma przedstawiać zdanie obywateli na poszczególne tematy. Rok temu, na tym samym koncie na Twitterce została zamieszczona podobna sonda, w której kot prezesa wygrywał z Grzegorzem Schetyną, Mateuszem Kijowskim i Ryszardem Petru. Wynik również przedstawiono wtedy w wiadomościach, jako odzwierciedlenie opinii społecznej. O ile żart nie wzbudzał kontrowersji na prywatnym twitterowym profilu, o tyle po opublikowaniu powyższych wyników w telewizji publicznej, internauci zaczęli poważnie spierać się co do kwestii granic dowcipów opłacanym z podatków kanale informacyjnym.